Wśród takich nauczycieli, którzy dbają o rozwój swoich szkół, ale także o rozwój młodzieży, uczniów, miałem przyjemność otwierać dzisiejsze targi edukacyjne. Przypominam, że jest to dla Was wielka szansa, ponieważ te targi organizujemy w takim celu, by przybliżyć Wam, jakie szkoły na terenie powiatu żyrardowskiego funkcjonują oraz jaką mają dla Was ofertę. Skorzystajcie z dzisiejszych możliwości. Trudno przecenić targi edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, którzy przychodzą tutaj i mogą w jednym miejscu zobaczyć ofertę wszystkich szkół. To świetne, że mogą zobaczyć, w jakich kierunkach mogą się kształcić i jaki zawód mogą zdobyć. My, nauczyciele, możemy za to podejrzeć, co robią inni w swoich szkołach, wymieniać się doświadczeniami. W związku z tym atmosfera tutaj jest bardzo kreatywna. Chyba najbardziej skoczyło mnie to, że każdy ma swój własny komputer, z którego korzysta podczas zajęć. Uczymy się wpływać na ludzi oraz robić reklamy, co zaciekawi większość osób. Nauczyłam się, jak zarządzać kampanią reklamową. Moją smykałką jest na przykład deweloperka gier. Dobrze jest zobaczyć, czego oczekują uczniowie, którzy szukają szkoły średniej. My dzisiaj prezentujemy nasze propozycje, zarówno klasy ogólnej, jak i również klas mundurowych. Nasza przyszłość należy również od następnych pokoleń, dlatego przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, aby pokazać nasze atuty, bo wiem, że je mamy, pokazać naszą ofertę i zachęcać uczniów do przychodzenia do naszej szkoły. Poziom szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bardzo się wyrównał. Jednak to, co odróżnia te szkoły, to różnego typu specjalizacje, które są tam dostępne. I nam jako powiatowi zależy na tym, by młodzież była szczęśliwa, a będzie szczęśliwa tylko wtedy, kiedy wybierze taki kierunek, który jest zgodny z ich pasjami, zgodny z ich zainteresowaniami. Chętnie oglądamy to, co mają do zaoferowania inne szkoły, ponieważ hasło, które przyświeca targom, dobre szkoły blisko ciebie, są takim sztandarowym hasłem dla naszych szkół powiatowych. Do technikum zapraszamy! Do technikum zapraszamy! Jeśli matma jest ci bliska, lubisz liczby, księgowanie, ekonomik, możesz wybrać, to jest super rozwiązanie. Do technikum zapraszamy! 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 Z kredytorem chciałbyś zostać transport morski czy lądowy? Będziesz mistrzem planowania usług spedycyjno-transportowych. Znajdujemy się dzisiaj na targach w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Jesteśmy reprezentantkami 4 roku kierunku fotografia i multimedia. Szkoła ma tendencję wzrostową. Szkoła wytwarza przestrzeń do samodzielnego pozyskiwania wiedzy. To hasło, z którym przyszliśmy na targi, aby zaprezentować szkołę przyszłym uczniom. No to na tej tablicy znajdują się siłowniki używane do automatyzacji, do pomocy człowiekowi. Często są używane właśnie w magazynach. Mechatronika właśnie się zajmuje komunikacją sensorów. Kameralność to nasza specjalność. Jesteśmy małym ośrodkiem, przez co atmosfera u nas jest przyjemna, co sprzyja rozwojowi naszemu w trakcie nauki, ponieważ kiedy czujemy się w szkole dobrze, nauka idzie nam dużo lepiej. Wśród naszych uczniów jest wielu absolwentów, którzy są wspaniałymi rzemieślnikami, pracownikami urzędów, a obecnie możemy się pochwalić, że jeden z naszych uczniów uzyskał pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez ambasadę japońską. Te targi są ważne, ponieważ każdy może znaleźć sobie szkołę, która odpowiada osobie i poznać ją bliżej, zanim pójdzie do niej. Być tutaj dzisiaj to prawdziwe wyróżnienie. Nie ma tutaj słabych szkół, każda ma coś ciekawego do zaoferowania, tak samo jak my. Dlatego przyjechaliśmy tutaj, żeby zachęcić młodych do uczęszczania do naszej szkoły. Niewątpliwie nasza szkoła nie gubi talentów, z którymi przychodzą do naszej szkoły uczniowie. Wręcz przeciwnie, starają się rozwijać. Dzisiaj spodobało mi się występ Włókiennika, którzy na scenie żonglowali na przykład. Bardzo mi się podobał ich występ. Myślę, że nawet jeden z fajniejszych. To szkoła marzeń, można powiedzieć. Najbardziej mi się podoba elektryk oczywiście,
ewentualnie Wiskitki. No wszystkie szkoły są spoko, ale to są takie, do których chciałabym najbardziej iść. Bardzo mnie zainteresował Włókiennik, Technik Ekonomik. Szkoła imienia Stefana Żeromskiego u nas w Żyrardowie, czyli Czerwoniak. I zainteresowali mnie ze względu na kierunki, czyli na biologiczno-chemiczne, czyli inaczej na biolchem. I ogólnie są bardzo ciekawą szkołą i zainteresowała mnie też szkoła imienia Szarych Szeregów w Mszczonowie, bo mają też bardzo fajne kierunki do wyboru i sądzę, że będzie tam bardzo dobrze. No na pewno ciekawa była szkoła wojskowa, bardzo mi się spodobała. Mnie też zainspirowało bardzo ogólnokształcące liceum w Puszczy Mariańskiej, profil wojskowy. Bardzo dużo szkół, na przykład zespół szkół w Mszczonowie, bardzo fajne kierunki, ma technikum oraz branżowa szkoła i ogólnie wszystkie szkoły. Wiedziałam wszystko, ponieważ mam znajomych w tych szkołach, ale do osób, które są niedoinformowane na temat tych szkół, to można się dużo dowiedzieć tutaj. Podobały mi się te targi, były nawet spoko, dało się zrozumieć to, co ktoś chce nam przekazać. Ten wybór, przed którym stoi dzisiejsza młodzież klas ósmych, jest bardzo trudny i odpowiedzialny. Od tego, jaką szkołę wybiorą, pewnie zależy ich ścieżka dalszej kariery edukacyjnej i następnie wybór studiów. Dlatego chcemy im w tym jak najbardziej pomóc. Stąd tak bogata oferta poszczególnych szkół ponadpodstawowych, gdzie obecni uczniowie tych szkół dokładnie potrafią odpowiedzieć na wszystkie pytania, z jakimi młodzi z podstawówek do nich się zwrócą. Jestem dumny z zaangażowania naszych dyrektorów szkół z terenu powiatu żyrardowskiego. Dzięki temu zaangażowaniu młodzież może się rozwijać i otrzymuje tę wspaniałą, bogatą ofertę kształcenia.